jest zimno na dworze, więc możemy wielbić Boga w domu. Od razu będzie wszystkim cieplej. Kochani, Słowo Boże mówi: wstań i zejdź do domu garncarza, a tam objawię Ci moje słowa. I wstąpiłem do domu garncarza, a oto on pracował w swoim warsztacie. A naczynie, które zrobił ręcznie z gliny, nie udało się, gdy zaczął zdobywać inne. Inne naczynie. Takie, jak garncarzowi wydawało się, że powinno być zrobione. Bóg mówi: przyjdź do domu garncarza. Przyjdź w miejsce, gdzie będziesz miał szansę na zmianę. On nie niszczy, tylko zmienia. I nieważne, jaki jest dzisiaj stan różnych elementów Twojego życia, jaki jest poziom sukcesu, jeżeli coś idzie nie tak, to on mówi: przyjdź do domu garncarza, przyjdź w miejsce, w którym dasz mi zgodę, abym ja mógł zmieniać. On chce zmieniać, ale on potrzebuje Twojej zgody. To on jest garncarzem, to on jest tym, który zmienia naczynia na inne. Wiesz, na czym rzecz polegała? Polegała też na tym, że jak to nie wyszło, tak, to ten garncarz przyjrzał się temu, zanim to wypalił, mówi: nie, to nie takie. Rozwalał to z powrotem i robił następne. Z tego samego materiału, z tej samej gliny. Narodziłeś się z Bożego Ducha. Ale jak coś nie wychodzi w Twoim życiu, to nie jest żadna wielka tragedia. W ogóle nie rób z tego nigdy tragedii, jak coś nie wychodzi w Twoim życiu. Dlaczego? Dlatego, że jest garncarz, który jest w stanie zmienić tą rzecz. Jeżeli tylko będziesz chciał, jeżeli tylko podejmiesz decyzję, powiesz: Boże, ja chcę, to ta rzecz nastąpi. Jeżeli dzisiaj będzie taka Twoja myśl przewodnia: Boże, ja chcę, tak? Ja chcę, żebyś robił ze mnie naczynie, które będzie lepsze, bardziej wartościowe. Chcę być takim naczyniem, że kiedy weźmiesz mnie w swoją rękę to i uniesiesz, to będzie coś naprawdę potężnego. To jest, to rozumiesz, to jest też moje marzenie. W taki sposób wielbi Boga. On będzie się szczycił z tego, co zrobi z Twojego życia. I on Cię potem bierze w rękę i on mówi: to jest moje dzieło. To ja zrobiłem. Właśnie to coś ja zrobiłem. I to mu oddaje chwałę. Rozumiesz? Że Twoja jakość oddaje mu chwałę. Nie trzeba się bać tego, że on to zgniecie. Bo to jest karta. To jest zawodowiec w tej dziedzinie. Rozumiesz? To nie jest jakaś seryjna produkcja jakiegoś pajacu. Indywidualnie zrobione. Często na nowo, na nowo i na nowo i na nowo. Nie trzeba się tego bać. To, że dzisiaj jakieś dziedziny Twojego życia leżą, to nie oznacza, że będą leżały za 2 godziny. Za 2 godziny. One mogą być w zupełnie innym miejscu. Tylko Ty musisz na to pozwolić. Musisz na to się zgodzić. Nie kłóć się z garncarzem. Nie kłóć się z garncarzem. Nie mów: ja taki jestem. Ok? Ja już taki jestem. To jest tak, jakby to naczynie, które powstało, powiedział: ja już taki jestem, się do tego przyzwyczaiłem, tutaj mam ucho, tutaj mam dziurę. A Bóg mówi: ale ja bym chciał w ogóle inną, mam inną koncepcję. To mi się wydaje, że Ty jesteś wadą. Ja tak na początku patrzyłem na Ciebie i Ty się tak bardzo szybko przyzwyczaiłeś do tego, że jesteś fasonem. Ale ja mam inną koncepcję. Ja chcę coś zrobić jeszcze lepszego z tego materiału. Pozwól na to. Twoje życie nie jest zakończone dziś. Ono dziś się dopiero zaczyna. Ono zaczyna się dziś. Ojcze, uwielbiamy Ciebie za to, że nie ma takiej sytuacji w naszym życiu, w którym jakakolwiek nasza porażka byłaby w stanie złamać
swój plan do naszego życia. Ojcze, my zgadzamy się na wszelką zmianę. Ojcze, my zgadzamy się na to, żebyś wziął nas w swoją rękę dzisiaj. Duchu Święty, my zgadzamy się na to, żebyś wziął nas w swoją rękę i zupełnie zmienił. My chcemy być tacy, jaki sobie wymarzyłeś. Boże, my chcemy być tacy, jaki sobie wymarzyłeś. Ty nas sobie wymarzyłeś. Ojcze, uwielbiamy Ciebie. Jesteśmy chwałą Twoją. Jesteśmy Twoją chwałą, Ojcze. Uwielbiamy Cię.
Thank you.
Oh!
Oh.
Ojcze, nasz Królu, dziękujemy Ci za nowy język, który dałeś nam. Dziękujemy Ci za język nieba. Dziękujemy Ci, że uwolniłeś nas od ducha Babilonu. I dziękujemy Ci za nowy język, który nam dałeś. Ja uwielbiam Cię za język nieba, Alfa i Omega. Ja uwielbiam Cię za język nieba. Ja uwielbiam Cię, Szatulorosło. Swoją głowę. Bóg Izraela, On
Yes.
Zostało w nich złożone, Ojcze, zaeksponuj się w mocy, Ojcze.
Cię, dawcą życia, uwielbiamy Cię, wywyższamy Cię. Rzekł Lola, Santa, Lasa, Edebele, Ryszek, Edebele, Santo, Lola, Santa, Lasa, swoje imię. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, każda układanka na swoje miejsce. Teraz, w imieniu Jezusa, każda układanka na swoje miejsce. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, i kara Padre, de Gloria, de Restyka, de Męsa. Niech chwała Ojca i Trzenika. Chwała Ojca! Chwała Ojca! Niech chwała Ojca i Trzenika. Każdy element umysłu, każdy element umysłu, niech przenika chwała Ojca. Yeah.
serce. Marzeń, ja chciałabym, żebyście wyszli do przodu. Marzeń, ja z Krzysiem ufam się. Na swoje miejsce się wydoję. Ci, że oni wzięli odpowiedzialność za Twoje królestwo i ja uwielbiam Cię. Ojcze, dziękuję Ci za wyposażenie z nieba. Dziękuję Ci, że oni widzą jak Ty. Dziękuję Ci, że słyszą jak Ty. Dziękuję Ci za namaszczenie. Za namaszczenie do wykonania konkretnego zadania. Ojcze, ja modlę się, aby On zajął swoje miejsce. I ja modlę się, niech On zajmie swoje miejsce. Szato koto rodoboso, szekete derenemese. Usuwam wszelkie przeciwności w imieniu Jezusa. Era maszaka naranamasa. Ja to usuwam przez moc imienia Jezus. Przez moc imienia Jezus. Szekete derenemese, eremese. O, szato koto rodoboso, koto rodoboso. Eremesha koto rodoboso. Zadziwia swoją wiarą. Ojcze, ja modlę się, aby zadziwiał wiarą. Ja dziękuję Ci, że On będzie zadziwiał wiarą, Ojcze. Ja dziękuję Ci. Szapu, dorodoboso, dorodoboso, dorodoboso. Ja dziękuję Ci za współpracowników, Ojcze. Ja dziękuję Ci, że posyłasz współpracowników do Jego życia, Ojcze. Ja dziękuję Ci, że dokładasz do tego, co On zbudował, Ojcze. Ja dziękuję Ci, że On tą budowlę będzie widział, Ojcze. Ja uwielbiam Cię, Jeszua, że On Cię kocha. O, dziękuję Ci. Ojcze, w imieniu Jezusa wyposażamy ich. Ojcze, w imieniu Jezusa wyposażamy ich. My ustanawiamy wyposażenie, Ojcze, w każdej dziedzinie życia. Ojcze, ja modlę się teraz, niech oni wezmą z mojego. Niech biorą z mojego. Niech biorą z mojego, Ojcze. Niech oni biorą teraz z mojego ducha, Ojcze. Niech przyjmują, Ojcze, odwagę, siłę, mądrość, zrozumienie, namaszczenie, czym uwalniamy, zaopatrzenie finansowe. Ojcze, w imieniu Jezusa my ustanawiamy rozwój poprzez pomnażanie. Nie poprzez dodawanie, ale poprzez pomnażanie, Ojcze. My to uwalniamy w imieniu Jezusa. Boże aniołowie, ja Was posyłam teraz do ich życia. W imieniu Jezusa. Ja posyłam Was. W imieniu Jezusa Chrystusa. Dbajcie o nich. Dbajcie o nich. Dbajcie o nich. Jezus. 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 Namaszczenie. Gloria lepiej Ty, Jezus. Niech układanki w głowach się układają, Duchu Święty. Niech układają się układanki w głowach. Ustanawiamy jarzmo Chrystusowe. Jedynie jarzmo Chrystusowe. Jarzmo Chrystusowe już. Jarzmo Chrystusowe, szabry praj. Wodanki w głowach, szabry praj. Twojej koncepcji, Duchu Święty. Twoje koncepcje, Twoje plany, Twoje cele i Twoje dążenia. Twoje plany, Twoje cele, Twoje dążenia. Twoje plany, Twoje cele i Twoje dążenia. Nic więcej, Duchu Święty, szabry praj. Nic więcej, Duchu Święty. Shabra balarde kemele de Jesus. Jesus, 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 Jesus. Rozum, rozum, rozum w imieniu Jezusa, Jesus. Gloria de Jesus, the prize. The prize, the prize, the prize. Chodź, Bartek. Wyposażamy Go, Ojcze. Ojcze, my w imieniu Jezusa bierzemy ojcowski autorytet nad służbą apostolską Bartka. Ojcze, w imieniu Jezusa my uwalniamy tą służbę, Ojcze. Ojcze, my podpisujemy się teraz pod tą służbą, Ojcze.
imieniu Jezusa Chrystusa. Duchu Święty, my wyposażamy Go, Ojcze. Wyposażamy Go teraz. I bierzemy autorytet, Ojcze. Ojcowski autorytet. Nad każdym działaniem, Ojcze. Nad każdą koncepcją. Ojcze, a Ty pomnażaj. Ty wyciągasz swoją rękę teraz. Ty uwalniaj teraz dary. Ty uwalniaj namaszczenie. Ojcze, namaszczenie. Ja wzbudzam teraz zespół finansujący do tej służby, Ojcze. Ja wzbudzam zespół finansujący, Ojcze. W imieniu Jezusa. Ja w imieniu Jezusa w tej chwili ogłaszam, że przez tą służbę powstanie mnóstwo kościołów w imieniu Jezusa Chrystusa. Mnóstwo ludzi będzie połączonych ze sobą, że będą powstawali urzędnicy Boże. Ojcze, niech Twój Święty Duch Ojcostwa wypełnia go. Gdziekolwiek stanie Jego noga, niech to będzie miejsce pewne i silne. Niech niesie poselstwo apostolskie. Poselstwo, Ojcze. Niech niesie poselstwo apostolskie. Niech wykorzenia to, co nie jest prawdą. Niech buduje to, co jest prawdą. Ojcze, zachowaj go od ludzi przewrotnych i złych. W imieniu Jezusa my zamykamy dostęp do Jego służby ludziom przewrotnym i złym. My odcinamy go od wszelkiego układu, wszelkiego haniebnego układu. Ja w imieniu Jezusa nie pozwalam religii go dotykać. Ja nie pozwalam układem ekumenicznym go dotykać. Ja nie pozwalam w imieniu Jezusa. Ja w tej chwili usuwam wszelkie zafałszowanie prawdziwego chrześcijaństwa. Ja rozbijam to w imieniu Jezusa. Ja ustanawiam proroczy mur. Proroczy mur. I ja mówię, że on będzie widział wcześniej. Drży, Ojcze, niech drży, kiedy będzie stawał na studni Jakubowej. Niech rozpoznaje miejsca synów pokoju. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. My wzbudzamy w tej chwili proroczy wgląd. My ogłaszamy, że w imieniu Jezusa będziesz rozpoznawał wszelki fałsz, zarówno w perspektywie apostolskiej, proroczej, ewangelizacyjnej, nauczycielskiej i pasterskiej w imieniu Jezusa. Będziesz rozpoznawał wszelki fałsz, a sam będziesz wzrastał z chwały w chwałę, w mocy w moc i z wiary w wiarę. Ojcze, ja modlę się o współpracowników, o ludzi, którzy będą go wspomagać, którzy będą dbać, Ojcze, o niego. Ja wzbudzam serce sługi, serce sługi, serce sługi w imieniu Jezusa Chrystusa. Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Duchu Święty wypełnij, wypełnij, wypełnij go. Halleluja. Mateusz, chodź tutaj do mnie. Holy Spirit, halleluja. Ojcze, my ogłaszamy w imieniu Jezusa, że to dzieło, które zostało zaczęte tam w Hiszpanii, Ojcze, ono będzie rozwijać się w mocy Twojego Świętego Ducha. I każde miejsce, w którym to dzieło będzie się poszerzać, będzie zdobyte dla Królestwa Bożego. Ojcze, niech Twoje światło przenika Mateusza. Mądrość, rozum, umiejętność wszelkiego rodzaju. Duchu Święty, i zrealizuje wszystko to, co złożyłeś w nim, Ojcze. Ja modlę się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Holy Spirit. Holy Spirit of the Jesus, and they're praying for the Lord. The Prophet of the Jesus. Father of the Jesus Christ. Artur, Roxana, chodźcie tutaj do mnie.
Boże namaszczenie, ono nie jest bez celu. Boże namaszczenie jest do tego, aby wykonać konkretne zadanie. Boże namaszczenie nie jest po to, aby się w nim pławić. Ono jest po to, aby wykonać konkretne zadanie. Duchu Święty, wybrałeś. W imieniu Jezusa Chrystusa wzbudzamy Kościół w Szczecinie. My wzbudzamy to, Ojcze. My rozwijamy tą służbę teraz, Ojcze, jak się rozwija dywa w imieniu Jezusa Chrystusa. My ustanawiamy w imieniu Jezusa ta służba w Szczecinie. Ona przemieni się w Kościół żywego Boga, który będzie wpływał nie tylko na miasto, ale na ten region, Ojcze. Ojcze, my uwalniamy dary duchowe teraz. My uwalniamy namaszczenie do przełamywania przeszkód życiowych. My uwalniamy w tej chwili zaopatrzenie finansowe, ochronę przed ludźmi przewrotnymi i złymi w imieniu Jezusa Chrystusa. My wzbudzamy w tej chwili ojcostwo. Ojcze, my wzbudzamy ojcostwo. My wzbudzamy ojcostwo, Ojcze. Mądrość, umiejętność wszelkiego rodzaju. Rozpoznanie, Ojcze. My wzbudzamy w tej chwili duchowe rozeznanie, Ojcze. W imieniu Jezusa ja ogłaszam, że nikt nie będzie kradł ich czasu i nikt nie będzie kradł ich pieniędzy, Ojcze. Ojcze, ja w imieniu Jezusa ogłaszam, że nie będą mieli żadnej litości dla diabła. Ojcze, w imieniu Jezusa, Ojcze, w imieniu Jezusa ja wzbudzam natomiast potężną miłość do skupionych ludzi, Ojcze. Ja w tej chwili rozwijam służbę ewangelizacyjną nie tylko na miasto, ale na cały kraj w imieniu Jezusa Chrystusa. Bierzemy autorytet nad wszelkim zamieszaniem duchu chaosu. Ja związuję Cię w imieniu Jezusa. Nie pozwolę Ci działać w życiu. W imieniu Jezusa. Słowo Boże mówi, że kto ma, temu będzie dodane. Kto ma, temu będzie dodane. To jest pewne. To jest pewne, że kto ma, temu będzie dodane. A ma dlatego, że postanowił przyjąć. Któregoś dnia postanowił wziąć. Postanowił po prostu. Wszystko leży w gestii Twojego postanowienia. Czy postanowisz brać? Czy postanowisz brać? Czy postanowisz brać? Hallelujah. Holy Spirit. Jesus, I pray to keep the Lord within the Jesus. I każda układanka się układa do Duchu Świętego. Niech nie będzie żadnej luki w umyśle, Ojcze. Twoje myśli, Duchu Święty. Twoje myśli, Duchu Święty. Holy Spirit, Jesus. Jesus. Wszelkie resztki w imieniu Jezusa. To, co zostało z tego wierzą w imieniu Jezusa. Ja rozmawiam to przez moc imienia Jezus. Przez moc imienia Jezus. Przez moc imienia Jezus. Ja ustanawiam nową. Ja ustanawiam nową perspektywę w jej głowie w imieniu Jezus. Nowe myśli. Myśl z nieba. Język z nieba. Język z nieba. Ojcze, w tej chwili ustanawiamy jej służbę, Ojcze. Miejsce, Ojcze, w które ona weszła, Ojcze. Ty, Ojcze, powiedziałeś, Ojcze, że nawet ci, którzy usługują przy stołach, mają być pełni Ducha Twojego, Ojcze. My to wzbudzamy, Ojcze. My wzbudzamy to. Uwalniamy mądrość, rozum, umiejętność wszelkiego rodzaju, przychylność ludzi, przychylność ludzi, przychylność ludzi, przychylność ludzi, szatylony do Jezusa, szemane plejzy do Jezusa, jeszułany chłodne do Jezusa, halleluja. Niech Twoje namaszczenie nie usługuje. Twoje namaszczenie nie usługuje. Holy Spirit, Jezusa. Wszelkie fałszywe jarzmo i łamiecie w imieniu Jezusa. Przybieram Cię w imię Jezusa. Nie masz na nią żadnej władzy w imieniu Jezusa Chrystusa. W imię Jezusa. W imię Jezusa troska o swoim Cię przez moc w imieniu Jezusa. Przez moc w imieniu Jezusa. Wszelka rana zawiezie się teraz. Przez krew Jezusa Chrystusa. Holy Spirit.
upragniamy teraz tą służbę, Ojcze, proszę mnie na zawiedzę. W imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa. Ogłaszamy, Ojcze, że ta grupa, Ojcze, rozwinie się, Ojcze, we wspólnotę, Ojcze. Ogłaszamy w imieniu Jezusa realny wpływ na tą naszą. W imieniu Jezusa Chrystusa. Na Małgosi, dla jej męża, Ojcze. W imieniu Jezusa Chrystusa. Ojcze, w imieniu Jezusa, że uwalniamy. Zrobimy wszelki chaos, zamęt, zamieszanie. Eliminujemy wszelkie lęki w imieniu Jezusa Chrystusa. Nie pozwalamy im działać. W imieniu Jezusa Chrystusa. Gloria w imieniu Jezusa. Mówimy przychylność ludzi. Zaopatrzenie wszelkiego rodzaju. Pytanie, czy jestem w stanie sprostać tym rzeczom. Pytasz i pojawia się taka myśl, że tak, że możesz temu sprostać, ale szybko ją wypierasz. Pamiętaj, to jest myśl Ducha Świętego. On przychodzi do Ciebie i mówi, tak, możesz. Możesz sprostać. Możesz sprostać. Możesz sprostać. Nie bój się powiedzieć, Boże, czy ja dam radę. Bo ta myśl się pojawi, po prostu możesz sprostać. Halleluja, Duchu Święty, wypełniaj ludzi dzisiaj. Wypełniaj. Ty mówisz do nich. Mówisz do ludzi. Halleluja, mówisz do ludzi. Ojcze, uwielbiam Twój święty
Yeah.
Tobie wszelka chwała.
Thank you.
Dziękujemy Ci, że zbawienie oddalnia. Wykonało się na ziemi. Dziękujemy Ci. Uzdalnia Cię do służby, do nowej służby. Dziękujemy Ci. Uzdalnia Cię. Dziękujemy Ci. Uzdalnia Cię, daru uzdrawiania. Dziękujemy Ci. Daru uzdrawiania w imieniu Jezusa. I przejmujemy prawo. Jezusa. Dziękujemy Ci. Daru uzdrawiania. I przejmujemy panowanie. Przejmujemy panowanie. Przejmujemy panowanie. Przejmujemy panowanie nad naszymi emocjami, nad naszymi umysłami, nad naszymi decyzjami. Przejmujemy panowanie, przejmujemy panowanie, przejmujemy panowanie w imieniu Jezusa. Z miejsca świętego.
na Twój dotyk, abyśmy byli wrażliwi na pierwszy głos Twojej prawdy do nas. Jezuszu, nasz umiłowany,
masz matło na głowie, które cię ściska. Nakaż aniołowi, który stoi koło ciebie, nakaż mu teraz w imieniu Jezusa, aby zwolnił tę blokadę z twojego umysłu. Przechyl teraz głowę. Twój anioł wsadza ci teraz lejek do ucha. Przechyl głowę. Ojcze, modlę się o to ucho. Niech ono słyszy. Niech ono słyszy dźwięki z nieba. Niech ono słyszy dźwięki z nieba. Chciałem, że Duchu dzisiaj Bóg rozdawał pierścienie, wiele pierścieni różnych. Wierzę, że wiele osób dzisiaj wzrosło na przestrzeni autorytetu. Wielu z was od dzisiejszego dnia będzie prezentowało władzę królewską o wiele skuteczniej, mocniej. Będziesz czuł się pewniej
Pamiętaj, że przynajmniej jedna osoba dzisiaj tutaj zacznie rozwijać się w przestrzeni proroczo-pasterskiej. W takim miejscu, do którego zdążała, ale teraz to się nasili. Tak jakby dzisiaj ta osoba przeszła do bramy i zacznie się pojawiać stado. Wiedziałeś do tej pory, czy wiedziałeś, że jesteś do tego powołany, czy powołana? Widziałaś, rozumiałaś też, że proroczą jeszcze z różnych rzeczy, ale dzisiaj się rozpocznie nowy etap, że po prostu będą się pojawiać owce na ziemi. Ojcze, dziękujemy Tobie. Dziękujemy za taki przywilej bycia w Tobie, zjednoczenia z Tobą, Duchu Świętym. Thank you.